Dobre relacje są ważne w życiu każdego człowieka, dlatego we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych trwa sztafeta dobrych relacji. To miejski projekt, który ma uczyć budować relacje, walczyć z samotnością i wykluczeniem, a także pokazywać młodzieży, jak rozmawiać i być otwartym na drugiego człowieka. Idea jest taka, że trzeba budować relacje, że relacje są najważniejsze, bo wszyscy zauważamy, że zapominamy o drugim człowieku, przechodzimy obok ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy są smutni. Chodzi o to, żeby młodzież zauważała, że ktoś jest zwyczajnie smutny, że ma smutne oczy, że czasem wystarczy się uśmiechnąć do kolegi i będzie lepiej. Moim zdaniem cały ten projekt nie do końca polegał tylko na połączeniu innych szkół i klas. Dał też nam się przyjrzeć tak trochę relacjom najbliższym, które mamy. Zaczęłam doceniać fakt tego, że jesteśmy młodzi i powinniśmy wykorzystywać czas, który no nie zawsze trzeba by wykorzystać jakby w najbardziej produktywny sposób, który po prostu pogłębiać te relacje, ponieważ one mogą zostać do końca życia właśnie. I czasami warto zapytać, jak się ktoś czuje, albo po prostu jakie ma samopoczucie, żeby po prostu, no wiadomo, te relacje dalej nawiązywać i żeby się trzymały dłużej. No tych działań było dosyć sporo, takich inwentów. Myśmy postawili głównie na spotkania takie wewnętrzne tutaj z młodzieżą, na różnego rodzaju inwenty, chociażby właśnie śniadanie. Wszystkie klasy praktycznie rzecz biorąc same przygotowały sobie śniadanie, spotykały się. W momencie, w którym edukacja polegałaby tylko na ciągłej nauce, ciągłym uczeniu się, bez żadnej przerwy i żadnych inicjatyw, no to byśmy się tu po prostu zanudzili i popadli w taką masową depresję. A dzięki takim projektom mam wrażenie, że chce się chodzić do tej placówki. Mi się wydaje, że takie projekty są potrzebne, są istotne, ponieważ to one właśnie budują tą społeczność. Dzięki temu możemy jakby przywiązać się emocjonalnie do szkoły i jakby zapamiętać jakby ten pobyt nasz na dłużej. Dobre relacje, myślę, że to są dobre skojarzenia, dobre takie myśli związane z daną osobą, z daną grupą osób. Myślę, że takie powiązanie z innymi osobami i takie ponad psychiczne, że tak powiem, bardziej takie powiązanie z daną grupą osobami. Sztafeta dobrych relacji to też taka alternatywa popandemiczna, żeby trochę wesprzeć młodzież i nauczycieli w szkołach i żeby te relacje międzypokoleniowo troszeczkę odbudować. Ważne są słowa, że jednak zwracamy uwagę na to, żeby jednak więcej było komunikatów pozytywnych, takiego wspierania się wzajemnie. Szczególnie w szkole, ponieważ tutaj poznajemy właśnie nowych ludzi i musimy z nimi nawiązać relacje. Tak samo jak przechodziliśmy z podstawówki do liceum, tutaj musieliśmy poznać nowe osoby. Właśnie najlepiej się nawiązuje relacje w szkołach. Dam pani przykład. W pierwszej klasie to widzieliśmy się głównie przez kamerę. Dopiero w drugiej klasie mogliśmy rozwinąć te relacje pomiędzy sobą. I myślę, że ten projekt jest w stanie teraz pomóc wielu osobom rozwinąć te relacje między sobą. Mamy wiele obowiązków, czy to stricte szkolnych, czy to również w domu. Jakby, no, wiadomo, każdy ma jakieś swoje problemy i potrzeby, ale niejednokrotnie dobrą ucieczką jest po prostu to nawiązywanie ze sobą relacji. Niejednokrotnie jakbym miała wybrać po prostu, czy siedzieć i coś tam robić sobie w domu na telefonie, nie wiem, serial oglądać czy cokolwiek, a jednak mieć tą możliwość spotkania się, czy to z przyjaciółmi aktualnymi, czy to z przyjaciółmi jeszcze z podstawówki, to jednak myślę, że bym wybrała te relacje. Echo 24, Oliwia Stasiak.